Siemano ludziska, z tej strony Sprytny i witam was w świątecznym Pago Openingu. Tak jest, postanowiłem, że w te święta nie zostawię was bez żadnego materiału i teraz nagrywam dla was w dzień przed Wigilią. Nowy odcinek z otwierania paczek, w sumie mamy godzinę 22:27, o, właśnie mam przed sobą zegarek. No to co, nagrywamy z otwierania paczek tych wyjątkowych, tych promocyjnych za 35 tysięcy monet, tych otworzę chyba 3 lub 4, no zobaczymy co też w nich wpadnie. Do zgarnięcia jest Man of the Match, Higuaina oraz Sergio Ramosa, no i całkiem ciekawe informy, zobaczymy czy któryś z nich wpadnie nam na konto. No to co? Pierwsza paczka przed nami, 35 tysięcy monet do wydania. Czy będzie to dobrze wydane, aż tyle końców, no zobaczymy. Póki co EA mnie nie lubiła, a teraz jak widzicie trafiamy informa. Pierwszy inform w... drugi w tym roku. Chciałoby się powiedzieć, że pierwszy w nowym, ale to jeszcze przed nami. Co do zawodników, no powiem wam, że akurat ich lista nie powala na kolana, chociaż z tego co widziałem, tam mieliśmy Jesse Rodriguez'a, ten może być warty kilka monet, kilkaset, no kilka tysięcy, wątpię raczej. Mauri, ten inform również nie będzie jakoś wybitnie drogi, szczególnie dlatego, że jego tempo oraz pozycja no, w tej grze myślę, że zbytnio wykorzystywana nie będzie, no ale jest inform, także można się cieszyć. Ważne, że trafiliśmy w ogóle kogokolwiek dobrego. Shane Long i tak dalej, no z tych nieświecących się zawodników raczej szału nie mam. Zobaczmy co tam dalej jeszcze jest z karty. Formacja 4-3-3 również powinna się sprzedać za kilka tysięcy, no i całość prezentuje się całkiem nieźle. Za moment przejdziemy do kolejnej paczki, także zostańcie. Okej, przed nami paczka numer 2, kolejne 35 tysięcy monet. W pierwszej był inform, no to teraz liczymy na pomarańczową kartę Man of the Match. Uwaga, uwaga, paczka za nami, a w paczce Snyder, no ten zawodnik nie jest drogi z tego powodu, że gra w lidze tureckiej. Giroud, również słaba karta. Aurier, który chyba ma swoje urodziny albo miał, bo jest takie wyzwanie w FIFA World. Farman, Grosicki, Crouch i reszta to raczej nikt ciekawy, chyba że jakiś duplikat nam się trafił na samym końcu. Co szczerze wątpię, ale sprawdzić zawsze warto. Formacja 4-2-2-2 może około 3-4 tysięcy będzie warta. No i z duplikatów nie mamy nic ciekawego. Stroje Argentyny, także to tyle jeśli chodzi o paczkę. Drugą mniej szczęśliwą dla nas, no i na pewno mniej również wartościową od tej pierwszej. Cóż, być może szczęście wróci do nas w kolejnej paczce. No to co, kolejne podejście w naszym wykonaniu. Cały czas jest szansa na trafienie, no naprawdę, wyśmienitej karty. Karty, która naprawdę byłaby chyba masakrycznie dużo warta na rynku transferowym. No trafiamy innego środkowego obrońcę z Realu Madryt, a jest nim Pepe. Ponadto Negredo, Drogba, Miralasz, Ferdinand, Montanesz. No, tego zawodnika po raz pierwszy widzę, pewnie jakiś nowy nabytek klubu z Hiszpanii. No i tak poza tym znów słabo jeśli chodzi o zawodników, dużo kart jednorazowych, na które tak naprawdę już nie mam miejsca w klubie, także nie wiem co z nimi zrobię, bo lista transferowa jest także zapchana. Strój Liverpoolu, no ten raczej mi się nie przyda, stadion San Siro, no i... To wszystko jeśli chodzi o tę paczkę. Za moment ostatnie 35 tysięcy monet. Liczę na to, że będzie to jakaś karta, która pozwoli nam na to, by całość tego Pago Openingu się po prostu zwróciła. I przyszedł czas na ostatnią paczkę w tym Pago Openingu. No być może poszczęści mi się, a jeżeli nie, no to będzie trzeba próbować po raz kolejny, choć wtedy pewnie szansy na zdobycie tych wyjątkowych dwóch zawodników nie będzie. No dobra, 35 tysięcy monet, klikamy. I oczekujemy na to, że jej sprawi nam, no tak jak już mówiłem na początku, bardzo fajny prezent pod choinkę, na gwiazdkę. Czy tak się stanie, czy tak będzie, dowiemy się teraz i tutaj. Trafiamy Benzemę, no ten zawodnik na pewno będzie warty sporo końców i nie wiem czy nie trafi do mojego składu z BBVA. Ponadto no reszta zawodników słaba. Słaba jeśli chodzi o karty, słaba jeśli chodzi o ich cenę. Zobaczmy sobie jeszcze co dalej ciekawego mamy w tej paczce. No sporo kontraktów, kontuzje,
stadion Juventusu Turyn i Stroje, także nic specjalnego. To tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Jeżeli chcecie więcej pak openingów, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, odwiedźcie również profil na Facebooku. No i jeszcze raz wesołych świąt, trzymajcie się, cześć!